Witamy w Zespole Szkół Publicznych imienia Jana Pawła II w Sadku Kostrze. Stoimy przed budynkiem szkoły. Uczęszcza tu około 200 uczniów. Jest tu podstawówka i gimnazjum. My osobiście uczęszczamy do klasy pierwszej gimnazjum. Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z różnych wsi, takich jak Sadek, Kostrza, Szyk, Słupia oraz Krasne Lasocice. Niektórzy z nich dojeżdżają szkolnym autobusem. A to jest Góra Kostrza, którą nazywamy Zielonym Wielorybem. Doświadczenie nazywa się lampka lawa. Cel: badamy gęstość cieczy. Do naczynia nalewamy wody. Dodajemy olej tak, by utworzyła się spora warstwa na powierzchni wody. Do tak przygotowanego roztworu dodajemy kilka kropel barwnika. Na dno naczynia wrzucamy tabletkę musującą i obserwujemy. Wniosek. Woda jest cięższa od oleju, przez co opada na dno. Tabletka musująca powoduje wytwarzanie się bąbelków, a one z kolei wypychają zabarwioną wodę ku górze. Gdy woda osiąga szczyt naczynia, opada z powrotem na dno i obieg się zamyka. Szkielet człowieka ma 206 kości. My nauczymy się je wszystkie nazywać. A oto efektowna przemiana magnezu w tlenek magnezu. Odbywają się tutaj zajęcia techniczne. Proszę nam powiedzieć, jakie zajęcia odbywają się tutaj w ciągu roku? Uczniowie klasy 6 właśnie wykonują domek z zapałek. W przyszłości planowana jest jakaś praca typu wyszywanka, jak również recykling, czyli wykorzystywanie pustych butelek, PET, pustych puszek w celu stworzenia ładnych ozdób. Na lekcji informatyki uczymy się programowania w Logomocji. Doskonalimy swoje umiejętności w programie Office. Poznajemy podstawy HTML-u, dzięki którym możemy tworzyć własne strony internetowe. Nasza szkoła odnosi wiele sukcesów. Dowodem na to są liczne dyplomy i puchary. Mamy kącik regionalny, w którym zamieszczone są różne dawne przedmioty, których używali nasi przodkowie. Na przykład tak dawniej robiło się masło.
Świadnił Ojcze, to zespół regionalny założony przez naszych rodziców. A my jesteśmy członkami zespołu regionalnego Pnioki, z którym jeździmy po całej Polsce i występujemy na różnych scenach. To jest strój męski odświętny. Są to stroje robocze. Ubierały je małe dziewczynki. A to jest strój dziewczyny, która chciała się spodobać chłopakowi.